Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo na portalu natemat.pl. Dzisiaj, proszę Państwa, skomentujemy wyniki wizyty polskich biskupów w Watykanie, wizyty ad limina apostolorum, czyli u progów apostolskich, i będziemy czerpali wiedzę z niewyczerpanego źródła, jakim jest pan Stanisław Obirek, którego życiorys, gdybym zaczął przedstawiać i osiągnięcia, to byśmy tam godzinka zleciała i by było po wszystkim. A program nosi tytuł Godzina z Jackiem. Jak Państwo zapewne wiedzą, ciężko się w tej godzinie utrzymać. A więc tylko pokrótce, a potem proszę mnie, panie profesorze, poprawić, gdybym coś istotnego opuścił. Z wykształcenia jest teatrologiem, więc będzie rozmowa jak teatrologa z teatrologiem między nami. Jest też historykiem, antropologiem kultury, profesorem nauk humanistycznych, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, muszę czytać, bo przecież nie pamięta tego człowieka, myślę, że nawet sam pan profesor nie pamięta. Byłym rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, wykładowcą Jezuickiego Uniwersytetu College of the Holy Cross w Worcester, były kierownik Katedry Historii i Filozofii Kultury oraz dyrektor Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum, twórca Centrum Kultury i Dialogu właśnie przy Ignacjanum. Opuściłem coś istotnego? Nie. Były jezuita, dodam, czyli ksiądz, który zrezygnował z kapłaństwa i dzisiaj jest panem profesorem i nie trzeba do niego mówić proszę księdza, prawda? Tak. I będziemy mówili oczywiście, tak jak zapowiedziałem, o wizycie biskupów. I zacznijmy od tej czwartej delegacji, która została w Watykanie przyjęta, delegacji archidiecezji krakowskiej i katowickiej z pomniejszymi diecezjami. To ja zacznę od wypowiedzi po spotkaniu z papieżem, arcybiskupa metropolity krakowskiego, Marka Jędraszewskiego, który tak to skomentował. Ja będę prosił pana profesora o komentarz. Cytuję, proszę się uzbroić cierpliwość. Ojciec Święty czuje doskonale ciężar, jaki spoczywa na pasterzach Kościoła. Tego by brakowało, żeby nie odczuwał. Odnieśliśmy jednoznaczne wrażenie, że Ojciec Święty doskonale zna różne trudności i wyzwania, jakie stoją przed Kościołem w Polsce. To będę prosił o to, jakie te trudności i wyzwania stoją przed Kościołem w Polsce, poza ideologią LGBT i ideologią ekologizmu. Stara się jej nie tylko rozumieć i wspierać modlitwą, ale także podczas spotkania z nami służył swoją osobistą radą, doskonałym wyczuciem oraz głęboką wiarą, że Bóg jest z nami, co po niemiecku brzmi Gott mit uns. To ja bym prosił o komentarz do tej wypowiedzi. Co ona oznacza? Nie, retoryka Marka Jędraszewskiego jest rozbrajająca. Ja jeszcze, żeby wejść w jego sposób rozumowania, przeczytałem sobie tekst homilii, jaką wygłosił kilka dni wcześniej w Watykanie, w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, i tam pojawiła się jako motyw taki przeplatający się przez całą homilię miłość Boga Miłosiernego. Jezus, który nas kocha i my na tę miłość odpowiadamy, no bo jak żeby nie. W sumie to jest rodzaj takiego zagadania problemów, który przypomina mi najlepsze wzorce propagandowe. To znaczy mówi się dokładnie o tym, czego nie było na spotkaniu z papieżem. No właśnie, dobrze, to punkt B. Jestem bardzo zaskoczony tym, że w spotkaniach z różnymi dykasteriami, dykasteria to są biura, kongregacje watykańskie, biura rad papieskich i tak dalej. Czyli jestem zaskoczony tym, że w spotkaniach z różnymi dykasteriami była wielka gotowość do tego, żeby nas słuchać, czasami dać jakąś pozytywną uwagę czy sugestię, ale tylko czasami. Ale to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to przekonanie w spotkanych przez nas środowiskach watykańskich, że Kościół w Polsce jest płucem, którym oddycha cały Kościół europejski.
To jak to jest z tą pneumologią? Nie, te płuca są nadzwyczajne. To brzmi jak cytat z jednego z ważniejszych dokumentów Jana Pawła II o tym, że Europa oddycha dwoma płucami, kościołem wschodnim i zachodnim i oczywiście w Polsce, która jak wiadomo jest na skrzyżowaniu wschodu i zachodu, więc te płuca pełną parą oddychają. I tu znowu mamy przykład takiego triumfalizmu geopolitycznego, bym powiedział, z domieszką, te ingrediencje religijne są... Kościół polski wyznacza tendencję dla całego kościoła europejskiego. Ja tak to interpretuję, czy się mylę? Chyba się tam pojawia jeszcze ten wątek z trudem skrywanej zazdrości. Już cytuję. Proszę posłuchać. Jest też pewnie trochę takiej Bożej zazdrości o to, co u nas nazywa się pobożnością ludową, sposób słuchania i szacunku wobec nas, znaczy biskupów, którzy przybyliśmy do Watykanu, to coś, co nas umacnia i sprawia, że czujemy się przekonani, że tą drogą wyznaczoną przez kardynała Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II, kolejność nieprzypadkowa, od lat idziemy i wciąż powinniśmy dalej podążać. Więc to jest fantastycznie i z tej drogi raz obranej nigdy nie zejdziemy. Co więcej, inni powinni na tę drogę wejść, bo to jest wzór, to jest pewien paradygmat, który niestety obowiązuje tylko w Polsce, czyli ten właśnie triumfalizm religii ludowej, niepogłębionej. Przypomnijmy, że cytujemy i omawiamy teraz jednego z najwybitniejszych teologów, przynajmniej w swoim mniemaniu, katolickich, Marku Jędraszewskim, który pisał o Lewinasie, o Jean-Paul Sartre, no i w ogóle nie stronił od współczesnej kultury i tutaj nagle objawia Ale się... Ale pisał także o kpinomirze, tego nie zapominajmy. No tak, zdarzało mu się podejmować wątki raczej przypominające science fiction niż... No tak jak goliardyczne dowcipy traktował poważnie i zacytował jako pracę naukową, a to wszystko było na prima pilis. No dobrze. Krótko mówiąc, Marek Jędraszewski tryska znakomitym samopoczuciem. Patrzyłem na stronie internetowej, są już zapowiedziane kolejne rekolekcje i pouczenia, jakimi będzie uszczęśliwiał parafian i członków swojej archidiecezji, zero refleksji krytycznej jakiejś, która by podejmowała te wątki, które na pewno były poruszane. To wiemy z innych relacji, mniej dyskretnych hierarchów, jak chociażby spięcie Gądeckiego z... Dojdziemy. No, dojdziemy. Ale w każdym razie no, wyraźnie widać, że to się tak ładnie mówi, Jędraszewski idzie w zaparte. Uważa, że zagada nas i... Nie to, że Gędecki nie poszedł, ale to ja właśnie przytoczę jakby inny punkt widzenia mojemu znakomitemu młodszemu koledze z jednego z portali, Patrycjuszowi Wyżdze. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powiedział, cytuję, mam wewnętrzne informacje, jak to wyglądało, ta wizyta w Watykanie i jakie tematy były poruszane. Najtrudniejsze tematy dotyczyły duszpasterstwa młodzieży, laicyzacji młodego pokolenia, kryzysu powołań, migrantów i uchodźców. To wszystko, co jest trudne, ważne i ciekawe w polskiej debacie publicznej, było także omawiane w Watykanie. No to a komu mam dać wiarę temu źródłu, na które powołuje się ksiądz profesor Kobylański, czy arcybiskupowi metropolicie krakowskiemu? Myślę, że obie wersje są prawdziwe, z tym, że prawdopodobnie tematy, o których mówi Jędraszewski, zajęły kurtuazyjne powitanie i pożegnanie. Natomiast z tego, co pamiętam, rozmawiali z papieżem 2 godziny, więc prawdopodobnie te 2 godziny bite były poświęcone tematom, o którym mówi profesor Kobyliński. To ja pozwolę sobie tak to zinterpretować. Czyli ten pierwszy temat, najtrudniejsze tematy dotyczyła jeden, duszpasterstwa młodzieży, czyli w Watykanie wiedzą, że dzięki działalności takich osób jak Marek Jędraszewski w Polsce odnotowuje się największy na świecie spadek zainteresowania młodzieży sprawami transcendentalnymi w wersji katolickiej.
Absolutnie tak. I Jędraszewski jest przecież tym, który jako jeden z nielicznych, o ile pamiętam, budzi regularne sprzeciwy mieszkańców Krakowa, którzy chcą się go pozbyć. Więc jak rozumiem, nie mają innych powodów, tylko jego mowę nienawiści, jego odklejenie absolutnie od rzeczywistości, izolację od problemów archidiecezji i tak dalej, i tak dalej. Więc sądzę, że te tematy doszły do Watykanu i Ad limina apostolorum między innymi temu służy. Niewątpliwie doszły, to wynika z wypowiedzi arcybiskupa Gondelskiego, do czego jedziemy. Teraz tak, laicyzacja młodego pokolenia i tutaj ja bym to interpretował jako fakt, że odnotowuje się największy w historii spadek powołań. Liczba młodych ludzi pukających do bram seminariów nigdy nie była tak niska i to dzięki na przykład działalności takich wybitnych postaci jak Leszek Sławoń, Flaszka Głódź, prawda? No i jakby nie bardzo chcą go naśladować dzisiaj. I tenże Jędraszewski. I tenże Jędraszewski, no ale nie chcę, żeby było huzia na jednego Józia oczywiście. Tak. Potem było jeszcze kryzys powołań, migrantów i uchodźców. Właściwie w wypowiedziach wszystkich czterech delegacji, które były w czterech etapach w Watykanie, wynika, że w poszczególnych biurach ta sprawa migrantów była mocno poruszana. No, jakby w Polsce pamięć o ucieczce świętej rodziny do Egiptu nieco jakby zanikła, została zastąpiona przez ten drut kolczasty na granicy polsko-białoruskiej. No i perspektywę budowania muru, który niektórzy proponują by nazwać imieniem świętego Jana Pawła II. No bo to jest jakby ten... O, już ksiądz wchodzi na swój ten konik. Do Jana Pawła II ewentualnie dojdziemy, ale skoncentrujmy się teraz na tej sytuacji, ja jaka jest. Ja cytuję tylko, ale rzeczywiście... Nie tylko w poszczególnych dykasteriach problem uchodźców był poruszany, to jest pewne, ale jestem przekonany, że sam Franciszek, dla którego problem uchodźców jest problemem numer jeden, przecież obaj pamiętamy Lampedusę i dramatyczne to było kilka miesięcy po wyborze na papieża, no gdzie się wybrał Franciszek? Na Lampedusę. Wręcz na Lampedusę. I co a tam potem powiedział? Potem był na Cox Bazar na granicy między Mianmą, czyli Birmą dawniejszą, a Bangladeszem, gdzie jest gigantyczny, gigantyczny obóz dla uchodźców Rohingya. No i tutaj mamy oczywiście w mniejszej skali na szczęście, ale to jest dokładnie ten rodzaj ludzi umierających na granicy polsko-białoruskiej i tam się żaden hierarcha nie zjawił. Również ci, którzy z takim znakomitym samopoczuciem wrócili z Rzymu. No tak, tylko jakby... No dobrze, dojdziemy jeszcze do tego, bo jeszcze a propos właśnie tej czwartej fali biskupów, którzy przybyli do Watykanu, to biskup polski Andrzej Czaja, który dzień wcześniej miał konferencję prasową, dzień wcześniej, że tak się wyrażę, coś opowiadał na temat tej wizyty, powiedział, że w tych dykasteriach watykańskich wszyscy są przekonani o tym, że my, co możemy, to robimy na poziomie wychodzenia do ofiar i konsekwentnego rozliczania, nawet rozliczania biskupów. No, Czaja wie, co mówi, bo też nie ma konta czystego zupełnie. Jest rozliczany sam. Jest rozliczany sam. O ile wiem, jeszcze proces księdza, który go oskarżył o molestowanie i mobbing, się nie zakończył. Więc prawdopodobnie to miał na myśli, że sprawa jest w toku. Tak, tam też działa jakaś rzeczywiście machina, także mnie jest osobiście bardzo trudno wyrobić sobie jakieś zdanie wiążące, bo co do tych oskarżeń istnieją różnego rodzaju wypowiedzi, nie przesądzajmy, ale sprawa jest w toku. Sprawa jest w toku, mamy bardzo precyzyjne ekspertyzy fachowców. Ale różniące się od siebie. Ta najbardziej wiarygodna jest jednoznaczna. Że to był sekretarz. Że to był kanclerz biskupa Czai. Natomiast pewna opieszałość prokuratury w wykorzystywaniu tych wszystkich materiałów budzi uzasadnione wątpliwości. No, krótko mówiąc, biskup, który ma tego typu konto, powinien być bardziej wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o ocenę tak optymistyczną tego, co się dzieje. No tak, ale tam też na czele archidiecezji katowickiej
z diecezją polską i innymi diecezjami stał biskup Skworc, który też jakby jest pod śledztwem. Jest pod śledztwem, podał się do dyspozycji Stolicy Apostolskiej. Tutaj to konto obciążające Skworca jeszcze z diecezji tarnowskiej jest bardzo pokaźne. Dysponujemy, myślę, mówię my, to znaczy ludzie, którzy śledzą media, również jeśli chodzi o prawników prowadzących te sprawy, no jest sporo tych materiałów. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski wielokrotnie o tym mówił. Tutaj nie chodzi tylko o sprawy pedofilii, tuszowania pedofilii, ale również zadawnione sprawy współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Więc to dossier jest rzeczywiście dość pokaźne, opasłe i mnie zdumiewa to dobre samopoczucie biskupów. Biskup Czeja, wyrwało mu się jeszcze, że sprawa nadużyć, tak to się ładnie nazywa, gwałty na dziewczynkach lub chłopcach, częściej na chłopcach, sprawa nadużyć podczas wizyty poruszona była w prawie każdym urzędzie Stolicy Apostolskiej. No, z wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego to nie wynikało zupełnie, nie. No, była poruszana dlatego, że zazdrościli, no. Że 11 biskupów już zostało. Można się zastanawiać, czy to było strofowanie, czy ukaranie. No w każdym razie 11 już na pewno. Ukaranie, tak. No takie soave, umówmy się. Nie, no, łagodne ukaranie, no ale, no, tak, ale dzisiaj było. Już się nie pali na stosach. I wiemy, że każe jednak się wpłacić na konto świętego Józefa dowolną sumę. Jednak reakcje biskupów, którzy stoją w kolejce, i to nie jest tak, że wszyscy będą osądzani, ale na pewno ci, którzy mają konto obciążone, jest znaczne. Więc to dobre samopoczucie, powtarzam, biskupa Jędraszewskiego jest co najmniej zastanawiające. Na czymś w rodzaju konferencji prasowej dziennikarze zadali biskupowi Czaji pytanie, czy ze strony polskich biskupów padła jasna deklaracja, że dołożą starań, by rozwiązać problem pedofilii i jej tuszowania, na co biskup Czaja odparł. Werbalnej deklaracji przynajmniej w naszej grupie nikt nie składał, ponieważ, dodał, deklaracji nikt nie oczekuje, bo wszyscy są przekonani tym, że to, co można, to my już robimy. No to chyba tylko biskupi są przekonani, bo 50% społeczeństwa życzyło sobie dymisji całego episkopatu. I to w trakcie trwania tej wizyty ad limina. To oznacza, że nie wszyscy dają się przekonać narracji proponowanej przez episkopat. I w tym momencie wypowiedzi biskupa Czai wtrącił się rzecznik konferencji episkopatu, ksiądz Leszek Gęsia, który powiedział, że deklaracje składane były już wcześniej i nie ma potrzeby, żeby składać je znowu. Cytuję, w Kościele w Polsce chyba jako jedynej instytucji w naszym kraju mamy funkcjonujące procedury, które pozwalają na przykład ofiarom poszkodowanym uzyskać pomoc i wsparcie. No to zwłaszcza po ostatnim wyroku wobec pedofila Arkadiusza, który był wielostronnie, że tak powiem, przedstawiony w filmie braci Sekielskich. No, mamy dokładną ilustrację tego, co ksiądz rzecznik był łaskaw powiedzieć, co jest dokładnym zaprzeczeniem. Czyli jej nie poszedł ani do więzienia, ani żadna to, inne konsekwencje go nie spotkały. To jest jedno, a drugie, mamy wypowiedzi ofiar. Dwóch braci, którzy byli molestowani przez tegoż pedofila, którzy się czują upokorzeni, to znaczy rozbudzone nadzieje, deklaracje prymasa Polaka, wielu innych biskupów, w tym rzecznika Episkopatu Polski, nie przekładają się na konkretne działania. To są działania, bym powiedział, no nawet nie symboliczne, tylko działania no wręcz skandaliczne. Jeżeli jedyne co diecezja kaliska z nowym biskupem, następcą Janiaka, ma do zaoferowania to opłatę terapii, co powinno być procedurą z urzędu, natomiast nie ma mowy o jakimś zadośćuczynieniu, o jakimś poczuciu niesprawiedliwości, jaka spotkała tych chłopców,
No to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, tak jak tą rozpoczętą, to znaczy narracją, która zagaduje istniejące problemy. Chce sprawić, że my uwierzymy w to, co mówi biskup Jędraszewski, co mówi biskup Czaja, czy mówi rzecznik episkopatu, który, jak rozumiem, gra w tej samej drużynie i nie może, taka jest jego funkcja, pozwolić sobie na własne niezależne myślenie, tylko musi powtarzać to, no, ale co... No tam skorygować jakieś niezręczne wypowiedzi biskupów, to chyba może sobie i dlatego jest. Ale ja chciałbym tylko wyjaśnić jeszcze, że biskup Janiak to były biskup kalicki, który został ukarany, odsunięty z zakazem przebywania na terenie swojej diecezji, co do którego oskarżenia były zasadniczo o krycie, o tuszowanie pedofilii, ale teraz pojawiają się oskarżenia zupełnie bezpośrednie. To przejdźmy w takim razie do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Gądeckiego, który był w poprzedniej delegacji biskupów polskich w Watykanie. I on składał różne oświadczenia, które są zasadniczo, no, dość niewiarygodne. Ja tutaj zacytuję tweet Katolickiej Agencji Informacyjnej, która w cudzysłowie ujęła wypowiedź arcybiskupa Gądeckiego. Podczas wczorajszego spotkania w sekretariacie stanu staraliśmy się prostować fałszywe wyobrażenia o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Nie, to jest rzeczywiście... Jakie fałszywe wyobrażenia mają w sekretariacie stanu? No, pewnie są przekonani, że w Polsce Kościół jest upolityczniony, że Kościół jest koalicjantem rządzącej partii, że Kościół de facto wspiera rząd, że Kościół jest zblatowany z partią rządzącą, że nie stać go na dystans, na krytyczną ocenę tego, co ten rząd robi, co rzetelne dziennikarstwo i społeczeństwo obywatelskie od 6 lat robi regularnie, również na ulicy. Sam uczestniczyłem w tych protestach KOD-u, jeszcze kiedy ten komitet obywatelski działał prężnie. Episkopat Polski, już nie mówię o poszczególnych biskupach, nigdy nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie łamania podstaw demokracji. Co więcej, zaraz dojdziemy, bo tutaj jest bezpośrednie odniesienie, ale proszę mi wytłumaczyć, jako insider, tak się wyrażę, człowiek znający obyczaje kościelne i zakonne od wewnątrz. Jak to jest, że arcybiskup, przewodniczący konferencji episkopatu, przepraszam, dużego kraju europejskiego, stoi parę pięter nad grobem świętego Piotra i, jak to pan powiedział, idzie w zaparte, żeby nie powiedzieć po prostu łże. Staraliśmy się przekonać, że pogłoski, jakie do was docierają na temat naszych bardzo ścisłych związków z rządzącą w Polsce skrajnie prawicową partią, to jest fałsz. Więc albo jest fałsz, albo my niczego nie rozumiemy z rzeczywistości społeczno-politycznej polskiej, albo ksiądz arcybiskup mija się z prawdą dość dramatycznie. I jakie mechanizmy psychologiczne prowadzą do tego, żeby człowiek wierzący, człowiek reprezentujący wszystkich wierzących w Polsce, jako się rzekło parę pięter nad grobem świętego Piotra, łgał? No ja myślę, że to jest rodzaj ucieczki do przodu. Gądecki zdaje sobie sprawę, że sytuacja w Polsce jest sprzeczna z podstawowymi dokumentami określającymi tożsamość katolicką w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. Myślę tutaj o Dignitatis Humanae, o Kościół w świecie współczesnym, ważnej konstytucji, w której Karol Wojtyła brał udział w jej redagowaniu, również tej deklaracji o wolności religijnej, gdzie wyraźnie jest powiedziane, podkreślone, że autonomia rzeczywistości ziemskich, jak to się w tych dokumentach mówi, i rzeczywistość Kościoła to są rzeczy rozdzielne. I najważniejszą instancją w ogóle w życiu również katolika to jest jego autonomiczne sumienie, którym powinien się kierować. Więc w sytuacji, kiedy przynajmniej od 30 lat mamy do czynienia z rodzajem
pogwałcenia tej autonomii, gdy Kościół domaga się wręcz, jak Czesław Miłosz w latach 90. przecież przypominał o jakiejś pokusie teokracji, którą znał ze swojego dzieciństwa i młodości z okresu międzywojennego, że coś takiego widzi w Polsce. Miłosz nie był odosobniony, był raczej reprezentatywnym dla tych wszystkich, którzy podobnie postrzegali niechęć Kościoła do właśnie autonomii partii, do autonomii społeczeństwa obywatelskiego. To, że Gondecki tego nie widzi, no to ja nie mam wytłumaczenia innego niż absolutne odklejenie od rzeczywistości. Ale czy tutaj właśnie kwestia sumienia nie jest kluczowa, że jakie sumienie trzeba mieć, żeby tak ewidentnie rozmijać się z tym, co wszyscy widzą? No oczywiście, ale mamy też poręczne takie pojęcie tkwienia we własnej bańce informacyjnej. Ja mam poczucie, że i to nam się powtarza, to jest pewien no wręcz taki paradygmat, że biskupi tkwią w swoich bańkach informacyjnych, to znaczy nie otwierają się na krytyczne głosy z zewnątrz, no, mieszkają w tych dworach, nie tylko przysłowiowych, ale dosłownych. Rola świeckich w Kościele katolickim jest marginalna, właściwie nieistniejąca. Nawet jeżeli jakakolwiek jest, to są to ludzie absolutnie stuprocentowo podporządkowani, posłuszni, nie posiadający własnej opinii, nie krytykujący nigdy pod żadnym pozorem, nie sugerujący niczego. No klakierzy po prostu. To jest ten ta echo. Taki pokój, który wzmacnia przekaz szefa. No więc to jest dokładnie, myślę, to boję się mówić o zakłamaniu, bo chcę wierzyć, że to nie jest zakłamanie. Natomiast mam poczucie, że i to nie jest tylko kwestia Kościoła polskiego, to jest w ogóle kwestia instytucji, korporacji, które nie są wystawione na pluralistyczny i demokratyczny porządek. To znaczy mają poczucie absolutnej osobności, państwa w państwie. I w takiej sytuacji jest bardzo trudno skorygować błędne wyobrażenia. I to jest pewna reguła, na którą mi zwrócił uwagę mój znakomity kolega John O'Malley, historyk Kościoła, soborów zwłaszcza, który w tych kolejnych swoich książkach o Soborze Watykańskim I, Trydenckim, II, mówi, że tak naprawdę wszystkie zmiany, jakie zachodziły w Kościele w okresie nowożytnym, były wymuszane. Kościół nigdy sam z siebie nie zdobył się na jakiś odruch autokorekty. To było zawsze wymuszane i również w tych 8 latach papieża Franciszka, który jest mi bliski jako człowiek wrażliwy na sprawy społeczne, ze względu na pewną gotowość rozmawiania z ludźmi o innych opiniach i tak dalej, on również podejmuje czasem spektakularne gesty, jak zdymisjonowanie całego episkopatu chilijskiego 3 lata temu. No, oni się sami podali do dymisji. Ale właśnie, to było wymuszone. To było jednak wymuszone przez społeczeństwo chilijskie. Ale w powietrzu oczekiwanie było ze strony również Franciszka. Ja muszę jakiś sygnał do społeczeństwa zbulwersowanego waszą indolencją przekazać. Więc właśnie, dlaczego Chile tak, Polska nie? No bo w Polsce tych sygnałów było za mało. Ja myślę, że polskie społeczeństwo obywatelskie, owszem, miewa odruchy, myślę tutaj o strajku kobiet, o protestach właśnie na początku rządów PiS. To były niezwykle podnoszące na duchu manifestacje społeczeństwa obywatelskiego. Jednak ten sprzeciw wobec Kościoła jest rachityczny, jest słabiutki. Teologia przekonująca, że ksiądz to jest alter Christus, a biskup to jest niemalże spadkobierca dziedzictwa świętego Piotra i 2000 lat chrześcijaństwa, jest tak mocno zakorzeniona w mentalności polskiej, że odruch krytyki jest paraliżowany w punkcie wyjścia. Dam konkretny przykład. Od
kilku lat jesteśmy bombardowani drastycznymi informacjami o nadużyciach księży pedofilii. Niektórzy zostali już skazani. Ale co mnie zdumiewa, i to było paradygmatyczne, jak się zachował proboszcz Tylawy i jego biskup Michalik, że oskarżonym był nie pedofil, ale ten sygnalista, czy sygnalistka w tym wypadku. Kobieta była skazana na ostracyzm społeczny i to się powtarza. To się powtarza dosłownie do ostatnich chwil. Że ofiary znikąd nadziei nie mają. Owszem, jest jeden, drugi ksiądz, który wyraźnie o tym mówi, ale żaden biskup w sposób, który by uwiarygadniał jego słowa, bo nie mówię o tych takich okolicznościowych przeprosinach właśnie Polaka, Gądeckiego i innych, czy księdza Żaka, który jest jakby tym rzecznikiem ofiar. To są zawsze takie półgębkiem formułowane przeprosiny. I niewiele z tego wynika konkretnego. I za którymi nie ma żadnych konkretnych działań. Jest pan teologiem, więc muszę zadać to pytanie, bo komuś je zadam, bardziej kwalifikowanemu. Jak to ta autoreferencyjność Kościoła, ciągnąca się przez stulecia jego historii, żeby nie powiedzieć tysiąclecia, ma się do opowieści o faryzeuszach? No, ja uczestniczę, czym może pana i naszych widzów zaskoczę, w pracach Kongresu Katolików i Katoliczek. Zostałem tam zaproszony i bardzo się cieszę, że to już mieliśmy kilka spotkań. Jest nas kilkanaście osób, wierzący i niewierzący. Ja jestem tak pomiędzy trochę. I ostatnio wprowadzenie do naszego spotkania miał ksiądz Szostek. Bardzo piękne zresztą, mówił o przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, cytował proroka Izajasza, ten słynny 25 rozdział Ewangelii Mateusza o tym sądzie ostatecznym, gdzie wspomagający najbardziej potrzebujących są zbawieni, a ci, którzy deklarują wiarę, ale niczego nie robią, są potępieni. I potem wywiązała się szalenie ciekawa dyskusja i ja pozwoliłem sobie na taki komentarz właśnie jako były ksiądz. Mówię, proszę księdza, ja dlatego nie jestem w kościele między innymi, że mnie też fascynowały te opowieści, ale ja nie widzę żadnego przełożenia na praktykę instytucji katolickiej. Dlatego ja się nie utożsamiam, nie mogę się utożsamić z tą instytucją. Poza tym, jak ksiądz i wszyscy dobrze wiemy, w nauczaniu Jezusa głównym celem ataku byli kapłani i faryzeusze. I czy ksiądz wie, że jako człowiek noszący koloratkę jest ksiądz socjologicznie utożsamiany z tą grupą? I ksiądz Szostek mówi, tak, wiem. I zdaję sobie z tego sprawę, że powinniśmy podjąć rachunek sumienia i tak dalej. Czy wielu księży w Polsce jest w stanie podjąć taką autorefleksję nad tym, co się dzieje? Dlaczego, o czym pan wspomniał, polska młodzież jest liderem światowym w laicyzacji? To są twarde fakty, Pew Research Center, liczby i tak dalej. Mam nadzieję, że ich jest więcej, ale zasadniczo, dlaczego takich jak ja, byłych księży, jest coraz więcej? 50 kilku chyba rocznie odchodzi. Nie wszyscy przyznają, tak jak ja, czy Polak, czy Bartoś, że po prostu mamy powody. Odchodzą po cichu, jak zacytować tytuł książki Marty Abramowicz, zakonnice odchodzą po cichu. Księża też odchodzą po cichu. I szkoda. No tak, sytuacja zakonnic to jest osobny temat na osobną rozmowę. Chciałbym wrócić, proszę mi pozwolić, panie profesorze, chociaż jest niezwykle interesujące, co pan mówi, ale powrócić do wypowiedzi arcybiskupa Gądeckiego, bo osią naszego spotkania jest analiza tego, co wydarzyło się w Watykanie podczas wizyty biskupów polskich. Arcybiskup Gądecki po spotkaniu z papieżem mówił tak na konferencji prasowej. Ja starałem się korygować ten obraz lansowany przez media liberalne, który panuje od jakiegoś czasu, jakobyśmy byli powiązani z jakąś partią polityczną.
To znaczy, nie wie przypadkiem ksiądz profesor, jakież to media liberalne w Watykanie czytają, oglądają, nie wiem, naoglądali się TVN-ów i prawda, i teraz uwierzyli we wszystko, naczytali się Gazety Wyborczej. Jak można takie absurdalne stwierdzenie skomentować? Ja śledzę włoską prasę, pewnie jak i pan, tak. I spotykam tam dość często artykuły o Polsce. To nie tylko New York Times pisze o Polsce, nie tylko gazety na zachodniej Europie, ale Włochy też się interesują tym, co się dzieje w Polsce. I nie trzeba naprawdę jakichś informatorów tajemnych, którzy by poinformowali, nie wiem, La Repubblica, czy Radio Tre, czy inne, bo po prostu jesteśmy pytani. Ja sam wielokrotnie byłem pytany przez Radio Tre, co się w Polsce dzieje. Więc są też korespondenci. No naprawdę to jest znowu powtarzany ten syndrom bańki informacyjnej. Ale ja cały czas powtarzam, że ten człowiek stoi dwa piętra nad grobem świętego Piotra i mówi, starałem się korygować fałszywy obraz lansowany przez media liberalne, jakobyśmy byli powiązani z jakąś partią polityczną, i dalej mówi, odpowiedzialni watykańscy hierarchowie nie zdają sobie sprawy, że Kościół w Polsce kieruje się zasadą, że nie utożsamiamy się ani z lewicą, ani z prawicą, ani z centrum, ale pragniemy być z Ewangelią i wnosić w świat świeże spojrzenie, którego polityka dać nie może. Jakież jest to świeże spojrzenie arcybiskupa Gądeckiego i jego kolegów z episkopatu, które wnoszą do życia Polaków, do życia Europejczyków, zważywszy, że Kościół Polski jest płucem? No, to jest mowa trawa. To jest to, co pięknie nazwał Orwell, czy Klemperer, opisując język III Rzeszy, a Orwell po prostu mówiąc o języku Rosji sowieckiej, no to jest ta nowomowa. Nowomowa charakteryzuje wszystkich, ale ta nowomowa może być pustosłowiem, a może być łgarstwem ewidentnym. No ja myślę, że tutaj powinniśmy mówić o łgarstwie rzeczywiście. Tutaj kłamstwo, to znaczy ta biała propaganda, ja pamiętam z tych zajęć właśnie jeszcze z retoryki, jest czarna propaganda, to jest to właśnie zakłamywanie rzeczywistości, i biała to jest to wyjmowanie jakiegoś elementu i czyli formalnie się nie kłamie, ale de facto się deformuje rzeczywistość. Więc ostatni raz, kiedy byłem na katechizmie, to przypominam sobie, było takie przekazanie o niedawaniu fałszywego świadectwa. I stoisz dwa piętra nad grobem świętego Piotra i fałszywe świadectwo dajesz. To znaczy, jak to świadczy o księdzu arcybiskupie Gądeckim? Pozwolę sobie na takie psychologizowanie trochę. Ja myślę, że oni, biskupi polscy, mają świadomość, że są przedmiotem, obiektem bardzo surowych rozliczeń społecznych. Wiedzą o tym, że autorytet księdza, biskupa poleciał na łeb, na szyję. I to jest próba tak naprawdę autoterapii, odbudowywania autorytetu we własnych oczach. I oczywiście to pięknie brzmi, ten Ewangelia, że my propagujemy Ewangelię, że my ją głosimy, że my ją wcielamy w życie. No to jest ten rodzaj tej autosugestii, która no, ma ograniczone możliwości w społeczeństwie pluralistycznym, a jak tuże my w Polsce jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym. Co to oznacza? Że każdy głos w debacie publicznej przebija się o tyle, o ile jest głosem wiarygodnym, o ile jest głosem, który wytrzymuje konfrontację z faktami. Te diatryby, te oskarżenia pod adresem liberalnych społeczeństw, pod adresem różnych zaraz takich czy innych plag, które nas tutaj chcą zniszczyć, jakie biskup Jędraszewski wygłasza od kiedy jest biskupem, o ile pamiętam. One mają na celu, w moim przekonaniu, zagłuszyć to, że oni nie zgadzają się z diagnozami, jakie im wystawia społeczeństwo otwarte, czyli my. Oni nie są w stanie podjąć
proszę zauważyć, czy pan pamięta jakiegoś biskupa, który bez napuszenia i wygłaszania oświadczeń był w sytuacji normalnej rozmowy, gdzie pytający czy rozmawiający z nim mógłby... W kontekście publicznym. W kontekście publicznym. Znaczy, pamiętam, ale ja jestem złym tutaj świadkiem, dlatego że ja jednak 30 lat mieszkałem we Włoszech i rozmawiałem z różnymi biskupami. To były fajne rozmowy. No. Ale pytam o polskich biskupów. A jak ja też pan Włochów... profesor pyta o polskich biskupów, to pasuje. Nie, ja powiem coś więcej. Leciałem samolotem, siedząc koło arcybiskupa Gondeckiego z Rzymu, nie wiem, czy do Frankfurta, a potem jeszcze do Warszawy, no w każdym razie jakąś okrężną drogą i rozmawialiśmy cały czas. I to była fajna rozmowa z mądrym człowiekiem. I ja do dzisiaj nie potrafię zrozumieć doktora Jekylla i Mr. Hyde'a. No jest rodzaj przemiany rzeczywiście. Jeden z moich księży, przyjaciół mówił, że jest taki syndrom Piłski, która gasi rozum, że w momencie, kiedy się zostaje biskupem... Ja już wtedy był biskupem, biskupem. Tak. No ale właśnie, ale nie był w tej roli biskupa. Nie był w roli biskupa, był w roli przypadkowego pasażera. Wracał rzeczywiście, już nie pamiętam, czy to była kanonizacja, czy to był Jana Pawła II, jakaś oficjalna uroczystość i reprezentował zdecydowanie Kościół. No i był w koloradce. Nie, ale chodzi mi o to, że sytuacja taka, no ja pamiętam choćby biskupa Reinholda Marksa, który był kilka lat temu w Gdańsku i... Mój przyjaciel, który był na tym spotkaniu, potem spotkali się w restauracji i pamiętam jego zachwyt, bo on jest bardzo takim praktykującym katolikiem. Mówi, słuchaj, no wypił z nami piwo, pogadał i w ogóle. No tak. Więc to jest coś nadzwyczajnego dla Polski. Księżyca opowieść. Tak, i tak sobie pamiętam Marcina Kulę, który opowiadał jako swoje niemalże najważniejsze przeżycie, jeśli chodzi o spotkanie z przedstawicielami Kościoła, jak w Brazylii przedstawiono mu jakiegoś sympatycznego człowieka, że to jest biskup miejsca. On mówi, że myślał, że się przesłyszał. Mówi, normalny człowiek, rozmawia ze mną. I to było, to są jakby nadzwyczajne... Ale arcybiskup Jorge Bergoglio jeździł metrem do roboty, nie miał żadnego samochodu. No ale jest Argentyńczykiem, mimo że z pochodzenia Włochem. A może dlatego, bo właśnie Włosi, kardynał Cippi z Bolonii jest też do rany przyłóż. Proszę, bo jednak arcybiskupa Jędraszewskiego mianował papież Franciszek. A we Włoszech, jak mianuje biskupów, no to mianuje, czy w Brazylii, czy w Argentynie, tak. Prawda? Cura da Rua, czyli ksiądz uliczny, taki, który siedzi między najbiedniejszymi, pomaga im, organizuje im życie, czy z chorymi, czy z narkomanami pracuje. I nagle tacy ludzie prosto z ulicy. No tak, Cippi też był. Stają się biskupami dużych diecezji włoskich. No. Tak. No, pytanie jest właśnie takie. To jest takie pytanie trochę. Dobrze, no oczywiście te triady, które zgłasza episkopat, prawda, do wyboru. No to te triady składa episkopat włoski, którym też są bardzo różne pozycje, no a nasze triady przez lata składał tandem, prawda? No wiadomy, więc... Dziwisz-Kowalczyk, no co tu dużo mówić. Tak, no. Dziwisz-Kowalczyk i mamy reprodukcję, klonowanie. A potem Miliore, który niczym lepszym nie był, mimo nazwiska, które oznacza lepszy. No. Ja jednak bym tutaj nie przypisywał nominacji Jędraszewskiego Franciszkowi, bo po pierwsze, Franciszek jednak... dostał triadę. Ale pokazuje... Trzy kandydatury triada. Tak, terna czy triada. W każdym razie on wyraźnie nie objawia większego zainteresowania polskim kościołem. To jest dla mnie oczywiste. Był tu na Dniu Młodzieży i słowem się nie zająknął na temat sytuacji kościoła w Polsce. No, był tylko dlatego, że już Benedykt, który się podał do dymisji, czy abdykował, miał to wpisane w kalendarz, więc nie mógł nie być. Ale jeździ wszędzie, tylko nie do Polski. Mój ulubiony socjolog religii, jezuita Thomas Rees, po spotkaniu Bidena z Franciszkiem mówi, żeby nie czytać słów, tylko patrzeć na zdjęcia.
jak wyglądało zdjęcie Franciszka z Trumpem i jak wygląda zdjęcie Franciszka z Bidenem. Ono więcej znaczy niż 1000 słów. Proszę zauważyć, na swoich stronach internetowych biskupi nie chwalą się specjalnie zdjęciem z Franciszkiem, jak serdecznie z nim rozmawiają. Są to sztywne zdjęcia jak ze zjazdu partii. Franciszek też tam z żadnym wyraźnie nie zadaje się w jakąś serdeczną rozmowę, tylko stoi, bo to jest photo opportunity. Nie ma innej możliwości, trzeba zrobić sobie zdjęcie, tak? Ale nie stoi za tym jakaś wspólna mentalność, wspólne myślenie o Kościele. No zapewne tak, no, ale co nie zmienia faktu, że arcybiskup Pec jeździł już po zawieszeniu takim zupełnie niejasnym. No, albo jakby był winny, to powinien iść siedzieć, a jak był niewinny, to powinien zostać przywrócony. Więc summa summarum mieszkał tuż przy katedrze, prawda, poznańskiej, na Ostrowie Tumskim, jeździł z delegacjami polskich biskupów do papieża Benedykta i potem do papieża Franciszka i wszystko było cacze. No dobrze, ale to nie na mój rozum. Ja tylko chcę wrócić tak, znowu do Gądeckiego, który powiedział, ja cytuję, i tutaj też proszę o interpretację, który z arcybiskupów zbliża się do rzeczywistości bardziej. Gądecki mówi, w kręgach watykańskich dominuje dość krytyczne spojrzenie na Kościół w Polsce, a zwłaszcza na polską politykę, a znajduje to odzwierciedlenie we włoskiej prasie katolickiej. No to jesteśmy płucem, czy panuje, czy nam zazdroszczą, jak mówi arcybiskup Jędraszewski, czy panuje dość krytyczne spojrzenie. To jest cytat, tutaj nie zmieniłem ani jednego słowa. No. Znowu myślę jedno i drugie, tak po jezuicku powiem. No. I jeden ma rację, albo jak zwykł mawiać uroczy profesor Miodek. Obie formy są zasadne. Czy mówimy, że czy koronę dajemy orłu, czy orłowi? Pamiętam jego taką pogadankę ojczyzna, polszczyzna. Więc tutaj rzeczywiście Jędraszewski sprzedaje swoją narrację, bo był niewątpliwie pod największą presją i oczekiwaniami, że właśnie to on zostanie zdymisjonowany. Nie ukrywam, że sam należałem do tych oczekujących, ale przede wszystkim za to, że używa mowy nienawiści, że to jest z tym, to jest to zderzenie czołowe z mentalnością Franciszka, który... Z mentalnością Jezusa Chrystusa, o ile ja pamiętam. No, no ale powiedzmy, no, są urzędnikami watykańskimi, tak? Więc zwykle Jan Paweł II, przepraszam, że wrócę do mojego ulubionego bohatera, w ciągu długiego wprawdzie pontyfikatu, ale jednak urobił sobie pontyfikat episkopaty na całym świecie wedle własnej modły. Czy to był Jan Paweł II, czy jego entourage, który miał na to przynajmniej w ostatniej dekadzie co no, najmniej tak, pontyfikatu? Ale... Nie ma 100% wpływ na nominację. Pozostawmy to na kolejną rozmowę. Natomiast tutaj wydaje się, że Franciszkowi udało się wpłynąć przynajmniej częściowo na episkopat amerykański, który już tak jednoznacznie nie potępia Bidena za jego poparcie dla pro-choice. Natomiast w Polsce wyraźnie jego wpływ jest marginalizowany. Ja tutaj nie widzę żadnej recepcji. Lewak Franciszek oczywiście nie może mieć. Ta słynna modlitwa jednego z księży krakowskich, żeby odszedł do domu Pana, myślę, że zbrzmiewa... Krakowskich czy częstochowskich? To był ksiądz Edward Staniek. Tak. Dokładnie pamiętam. No to chyba na Jasnej Górze. Jakoś mi on się to był, skojarzył. On był, pamiętam, bo to było... Skądinąd bardzo dobrze znam księdza Stanika. On był rektorem seminarium krakowskiego, był promotorem mojego doktoratu o Piotrze Skardze, więc bardzo go wspominam mile, ale to nie przeszkadza. Na osobną rozmowę odłożył kwestię, co pana zainteresowało w tym antysemicie, ale to nie, to na inną rozmowę. Na inną, proszę kontynuować. Ale właśnie chodzi mi o to, że Franciszek jakby... no to jest to właśnie photo opportunity. Ja bym to do tego zredukował. No, trudno sobie wyobrazić, żeby szef globalnej korporacji, jaką niewątpliwie jest katolicyzm, liczący no, miliard
wiernych, żeby sobie pozwolił na rozchybotanie tej łódki, która i tak nie jest zbyt spokojna. I dopóki, tu upieram się, dopóki społeczeństwo obywatelskie nie dojrzeje, żeby po prostu wyrazić nieposłuszeństwo obywatelskie wobec instytucji, która psuje demokrację, to która... To była podejmowana próba i naziści, faszyści stanęli, otoczyli kościoły, prawda, gotowi bici, zabijać, psy niewierne, które ośmieliły się podnieść rękę na powagę księży. A propos, przypomnę sobie, założyciel Republiki Włoskiej, twórca włoskiej HDCL, czyli De Gasperi, o nim mówiło się, że chodzi codziennie do kościoła, żeby rozmawiać z Bogiem. Jego następca, Giulio Andreotti, też chodził codziennie do kościoła, ale żeby rozmawiać z księdzem. Jest pewna różnica, nie? No, Giulio Andreotti, pamiętam taką karykaturę, pan pewnie też ją pamięta, w La Repubblica była zawsze taki satyrykon w środku i tam był taki, rysunek, taka winieta, że Andreotti, który był trochę taki garbaty, tak. I podpis był a me ancora nessuno ha preso per il collo. Więc to było to, że on nikt był sprytny. Do tej pory nie złapał, nie wziął mnie za szyję. Tak. On był sprytny. To był na granicy mafii polityk. Tak, no był jednocześnie i w rządzie, i wśród spiskowców, którzy planowali rząd obalić. No tak, to więc to był obrotowy, polityk, no, nasi politycy... No, ale nie, to wracajmy do tego Grodeckiego. Tak. Ja tylko przytoczyłem, że właśnie tutaj jakby Bóg schodzi w wielu wypadkach na kompletnie drugi plan. Ważniejsze od Boga jest kler. Tak, ja myślę, że rzeczywiście mamy trochę sytuację odwróconą z tego, co się działo na kartach Ewangelii. To znaczy tam wyraźnie mamy troskę o człowieka, zwłaszcza zmarginalizowanego, krzywdzonego, pogardzanego. I tutaj mamy całą listę, nie wiem, kolaborantów, jakimi byli wówczas celnicy. Samarytanie, którzy byli pogardzani jako tak niepełno do końca wierzący. Kobiety lekkich obyczajów, które chciano kamienować i tak dalej. No, chorzy. Jezus wyraźnie uparcie zbliża się do tego marginesu społecznego. Wyraźnie gwałci prawo po to, żeby drażnić kapłanów, faryzeuszów, tych ekspertów od prawa. I mam wrażenie, że biskupi, wiedząc o tym czy nie, jakby weszli w rolę właśnie tych strażników prawa, tych strażników... Tego powierzchownego... To jest religia upolityczniona. Oni tak naprawdę czują się znakomicie nie w religii Jezusa, tylko w religii Konstantyna Wielkiego, który wybrał chrześcijaństwo jako znakomitą ideologiczną podporę dla Imperium Rzymskiego. I to trwało do Soboru Watykańskiego II. Właściwie Kościół katolicki odkleił się od polityki dopiero na Soborze Watykańskim II. Walka papierstwa z cesarstwem, to prawda, przez tysiąclecie historii europejskiej się toczyła, ale to była walka o wpływy i o pieniądze, tak, o latyfundia, no o i to ziemię, były, no. I tu już, skoro mowa jest o kłamstwie, przecież cały szereg dokumentów, tak zwany Dar Konstantyna, Dagome Judex. Mamy tutaj cały szereg dokumentów, które są z jawnym fałszerstwem, uzasadniającym pretensje Kościoła do kontroli nad czy Imperium Rzymskim, czy nad Polską. O Dagome Judex i Dar Konstantyna musimy zrobić zupełnie osobny odcinek któregoś dnia, bo musimy powrócić do księdza arcybiskupa Gondeckiego, który też powiedział: w trakcie spotkania w sekretariacie stanu można było odnieść wrażenie, że Stolica Apostolska nie czuje wsparcia władz polskich, czyli PiS-u, w kwestii obrony życia czy rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. A ja mam pytanie, skąd u nich się bierze ta obsesja, żeby trzymać rękę na genitaliach, za przeproszeniem? Skąd jest ta obsesja, że wszędzie jakby tylko to jedyne, co się liczy? No to są kwestie właśnie, żeby małżeństwo było między kobietą a mężczyzną, obrony życia poczętego, no ale jak już się urodził, no to można, rzadko kto tak bardzo wspiera karę śmierci jak obrońcy życia.
mamy tutaj szereg paradoksów zupełnie dramatycznych, więc jakie są źródła tego, no to jest, tej obsesji, autentycznej obsesji? To jest rzeczywiście sprawa niezwykle ważna i niezwykle trudna do zdiagnozowania, chociaż mamy istotne przesłanki, które pozwalają to zrozumieć. Ja myślę, jedną z najważniejszych jest to, że Kościół był przyzwyczajony do władzy absolutnej, do kontrolowania systemu edukacyjnego. No, moi jezuici przecież przez stulecia kontrolowali edukację w szkole, w Europie Zachodniej, w Polsce również, kolegia jezuickie, no i tak, sztuka w Nowym Świecie też, tak. I słynny indeks ksiąg zakazanych. No, konflikt z Galileuszem, z Darwinem, czyli krótko mówiąc, wszystkie wymiary naszej cywilizacji były kontrolowane przez Kościół. W wieku XX, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, mam wrażenie, że te kolejne obszary wymykały się spod kontroli Kościoła. Natomiast pozostało coś, co jest naukowo trudno definiowalne, jest szalenie intymne, to jest kontrola ciała, zwłaszcza ciała kobiet. I tutaj Kościół może szarżować, no bo nie ma granic jakby bezczelności, nie ma granic... No, Stary Testament wzywa w niejednym miejscu do kamienowania, dzisiaj polscy biskupi kamienują słowami. I to jest właśnie jedno z wyjaśnień, to znaczy, że w momencie, kiedy Kościół utracił kontrolę nad kulturą, nad cywilizacją, skoncentrował się na tym jednym punkcie. I tutaj przykro mi to powiedzieć, bo bardzo cenię Jana Pawła II i jego wkład w dialog międzyreligijny, zwłaszcza z judaizmem. W dużym stopniu to on, wpływając na Pawła VI przy redakcji Humanae Vitae, ze swoją szkołą krakowską, której głową była tak naprawdę Wanda Pułtawska, i jej obsesje na punkcie zarodków sprawiły, że ta obsesja weszła do doktrynalnego nauczania Kościoła właśnie w 1968 roku, kiedy Humanae Vitae zostało ogłoszone wbrew większościowej komisji i wbrew oporom episkopatów na całym świecie oprócz polskiego. I myślę, że tak jak w wypadku tego wymykania się kultury, cywilizacji spod kontroli Kościoła, tak samo Kościół w Polsce nie pogodził się z tym, że nie wyznacza głównych rysów tożsamości Polaka. Polak-katolik to jest pewna formuła, którą zawdzięczamy zresztą darwiniście socjalnemu Dmowskiemu, który najwięcej zrobił, jako ateista zresztą, żeby użyć tej etykiety jako poręcznego narzędzia politycznego. I co dziwne, w 1938 roku, kiedy, czy w 9 właściwie w styczniu, kiedy Dmowski umierał, był fetowany nie tylko w Polsce, ale i w L'Osservatore Romano jako największy pedagog, wychowawca młodzieży. Dlatego, że pozwolił Kościołowi uwierzyć, że jego pakiet antysemicko-antywszystko jest skuteczny. Ale to było w 1939 roku. Dzisiaj, po Soborze Watykańskim II, 50 lat później, ta diada Polak-Katolik, czy ten pakiet katolicyzmu zideologizowanego, antysemickiego, antywszystkiemu, stracił swoją aktualność. I trudno dzisiaj oczywiście propagować antysemityzm. Trudno propagować no, hasła antywspółczesnej kulturze. Natomiast życie jest tak trudno zdefiniowalne, że można się przy tym upierać i mówić, patrzcie, my jesteśmy jedynymi, bo to się pojawia jako motyw, że my mamy jeszcze odwagę bronić tożsamości chrześcijańskiej i papież Franciszek to widzi i to docenia.
To jest ten problem, tak? Że zamiast zwrócić uwagę na to, że stali się jako biskupi, jako hierarchia, tym elementem polaryzującym, wykluczającym przez użycie mowy nienawiści, homofobii, ksenofobii, no wszystkiego, co znamy z codziennego języka, choćby konsorcjum czy Radia Maryja, naszego dziennika i telewizji Trwam, gdzie tam jest słuchacz, czytelnik i widz bombardowany tą mową nienawiści, więc tego jakby nie dostrzegają, natomiast skoncentrowali się na tym maleńkim wymiarze. Mówię, nie lekceważąc problemu, ale to powiedział Franciszek w jednym z pierwszych wywiadów bardzo długim z Antonio Spadaro, który jest dostępny również po polsku, że Franciszek mówi, to jest ważna sprawa, ale jedna z wielu. Nie możemy się ciągle koncentrować na aborcji, na antykoncepcji, na rozwodach, bo mamy kryzys klimatyczny, bo mamy uchodźców, bo mamy i tak dalej. Czyli priorytety zmienił. Ale okazuje się, że mimo że to zrobił 8 lat temu, jako głowa Kościoła katolickiego, ta zmiana priorytetów nie dotarła nad Wisłę. Ale co jest istotne, on to zmienił i zmienia nadal. Nie dlatego, że ma takie widzimisię, tylko dlatego, że konklawe właśnie w tym celu go wybrało. W celu uzdrowienia kurii rzymskiej szeroko rozumianej, wszystkich dykasteriów, rad, a zwłaszcza ekonomatu, różnych ekonomatów, ukrócenia po prostu rozpasanej korupcji kolegium kardynalskiego, przynajmniej tego stacjonującego w Rzymie, po to został wybrany. On nie jest żadnym uzurpatorem, tylko dostał właśnie do robienia tego mandat, ponieważ w innych częściach świata episkopat, biskupi, kardynałowie zrozumieli, że Kościół potrzebuje takiej reformy, potrzebuje swojego rodzaju powrotu do źródeł chrześcijaństwa. I tutaj jakby ten głuchy opór polskiego episkopatu przeciwko temu procesowi powrotu do chrześcijaństwa wydaje się, no, delikatnie mówiąc, anachroniczne, aczkolwiek mieści się w koncepcji no, tej bliskowschodniej religii, w której Bóg Ojciec jest jakby ewolucją Ahury Mazdy, który no, jakoś tam istniał i która to religia od zawsze zakładała, no, jakby to powiedzieć, prześladowanie kobiet. Ale, wie pan, ja myślę, że to nie jest polska specyfika. Ja z racji miejsca pracy w Ośrodku Studiów Amerykańskich zajmuję się głównie Stanami Zjednoczonymi i jestem zdumiony, jak bardzo pewne formy oporu wobec pluralizmu są obecne również w społeczeństwie o tak wspaniałych tradycjach demokratycznych. Jest taka telewizja, do której ojciec Rydzyk mógłby marzyć, żeby osiągnąć takie wpływy. To się nazywa Eternal World Television Network. Oni mają 250 milionów. I w różnych językach. W różnych językach, głównie angielskim i hiszpańskim. I holenderskim. No i zdaje się, że już od 2 lat próbują też w Polsce nadawać. W każdym razie tam to jest bardzo ciekawy taki też splot polityki, religii i konserwatywnego czy fundamentalistycznego światopoglądu religijnego. I politycznego. Tak. I właśnie tam pojawiło się 2 czy 3 lata temu to słynne, tutaj odpryski tylko dochodziło, ale tam było to bardzo masywne wołanie, żeby Franciszek podał się do dymisji. Vigano, były nuncjusz, wsparty przez bardzo bogatych Amerykanów, którzy mają różne gazety i tak dalej, ale to ten hub, to centrum, to jest właśnie te Eternal World Television Network i oni próbowali dokonać takiego zamachu stanu. Franciszek bardzo dobrze to rozegrał i to się przeciwko nim obróciło, ale nie tak dawno w rozmowie prywatnej, takiej półprywatnej z jezuitami w Bratysławie, on na pytanie tam o media właśnie powiedział, że to jest diabelskie medium, że one bez przerwy bombardują papieża, kościół swoją ideologią.
Szkoda, że takiej wypowiedzi Franciszka nie mamy na temat na przykład Radia Maryja czy telewizji Trwam. Szkoda, no ale tam on zna angielski i hiszpański. No, ale tutaj wszyscy polscy biskupi mówili, że zaskoczeni byli z głębią znajomości sytuacji w Kościele Polskim przez Franciszka i przez sekretariat stanu i tak dalej. Więc nie to, że to jest, że oni nie wiedzą. Oni wiedzą znacznie lepiej niż wiedział Jan Paweł II, między nami mówiąc, do którego docierały zupełnie zafałszowane informacje na temat Kościoła Polskiego. No ale w ich interpretacji to, co tam dociera, to jest nieprawdziwe. Oni, jak rozumiem, ten cały miesiąc spędzili, żeby tam i w sekretariacie stanu, i w kongregacji do spraw biskupów, i w kongregacjach innych, im uświadomić, jak bardzo tu jest cacy i pięknie, i że jestem przekonany, że teraz... No tak, ale młodzieży nie ma, powołań nie ma. Autorytet biskupów leci na łeb, na szyję, no to prawda. No więc mam nadzieję, że teraz... A do niedawna co dziesiąty... co ósmy ksiądz na świecie był Polakiem. Tak. No to było podobnie jak w Irlandii. Też bardzo dużo eksportowali misjonarzy. Ale tak poza analizą istotnych tekstów wypowiadanych przez polskich hierarchów, mnie uderzyło i myślę, że dla pana to też chyba jest ciekawe spostrzeżenie, że w tych kongregacjach rzymskich na istotnych stanowiskach nie ma żadnego Polaka. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że i Benedykt, i Franciszek dokonali... No tak, to był kęsim. To była masakra rzeczywiście. Wymietli to entourage Polaków w sposób byli absolutnie konsekwentny. Nawet na niższych stanowiskach, ale byli niezwykle wpływowi. Tak. No, poczynając od księdza kardynała Dziwisza, który mówił il papa vuole, papież, tak, to było słynne. Chce, tak. Teraz porozmawiajmy o Sodomie i Gomorze. Jest pan profesor autorem książki Gomora, ale zacznijmy od książki Sodoma Fryderyka Martela. Proszę o wybaczenie państwa i pana profesora, że ten temat poruszam, ale Fryderyk Martel w swojej ogromnej 700 ponad stronicowej księdze dla kogoś takiego jak ja, troszeczkę obeznanego z tematyką watykańską, nie pisze nic istotnego na temat afer i aferzystów watykańskich. Zresztą jest o tyle uzasadnione, że z tyłu tej książki jest lista 200 mniej więcej kancelarii adwokackiej, które czyściły ten tekst ze wszystkiego, za co Martel może pójść do więzienia z oskarżenia o zniesławienie. Natomiast to, czego się z tej książki dowiedziałem, to dowiedziałem się wszystkiego o świecie homoseksualizmu. Ja oczywiście zdawałem sobie sprawę, ale tak obliczałem, że tak cirka 25-30% kapłanów pracujących w szeroko rozumianym Watykanie, czyli w Rzymie, w kuriach generalnych zakonów i tak dalej, no to są ludzie nieheteronormatywni. Martel pisze, że 80%. To zasadniczo zmienia pogląd. I to, co jest najbardziej wartościowe z mojego punktu widzenia w książce Martela, to fakt, że Martel jako pierwszy człowiek, ja przynajmniej się nigdy wcześniej nie spotkałem z tym, tłumaczy, że homoseksualista może być najbardziej zażartym homofobem. Że homoseksualista bardzo często występuje niezwykle ostro przeciwko homoseksualizmowi. Ja chciałbym zadać pytanie, jak bardzo ta kwestia jest obecna w Episkopacie Polskim, i jak bardzo ona wpływa na różnego rodzaju stanowiska, na oświadczenia o tęczowej zarazie, ideologii LGBT i temu podobnymi stwierdzeniami. Ja może zacznę od takiej anegdoty biograficznej. Byłem na prezentacji Sodomy na Czerskiej. I w rozmowie właśnie z Martelem. Ja przepraszam, wejdę w słowo, dlatego że ja czytałem to po włosku. Cały rozdział dotyczący Kościoła Polskiego w języku polskim jest kompletnie zmieniony. Ja to nazwałem ocenzurowany. Potem rozmawiałem z tłumaczką, jedną z tłumaczek, i ona powiedziała, że taki tekst zostały. Że tam nie ma z ich strony, czy ze strony wydawnictwa żadnego przekłamania. Ale po prostu krążą różne wersje. Tak. Ta włoska wersja i francuska być może
nie, bo one tłumaczyły z francuskiego, ale włoska wersja zawiera naprawdę bardzo wiele krytycznych uwag, których w polskim wydaniu nie ma. Przepraszam za tę dygresję. Ja tylko dlatego powołuję się na tę rozmowę z Martelem, bo w pewnym momencie ktoś z sali zadał mi pytanie. No przecież pan był 30 lat w tej instytucji i pan nie widział tego wszystkiego. Ja rzeczywiście dużo lat spędziłem w Watykanie, łącząc okresowe pobyty, czy w Rzymie. I ja tego zjawiska nie widziałem. Nawet tych 20% nie zauważałem homoseksualizmu wśród kleru. I nie widział pan polskiego biskupa, sekretarza pewnej istotnej kongregacji, który przechadzał się objęty z umalowanymi chłopcami po Via della Conciliazione? Proszę sobie wyobrazić, że nie. I teraz komentarz Martela był ciekawy. Komentarz Martela był taki: ja się wcale nie dziwię, ty jesteś heteroseksualny i ty tego nie widziałeś. Ja jako homoseksualista, jako gej zdeklarowany, ja miałem bardzo precyzyjny klucz, który mi pozwolił, po pierwsze, bardzo otwarcie, on tam mówi o dziesiątkach biskupów, kardynałów, seminarzystów i księży, którzy dzielili z nim informacje bardzo intymne często. To były wygrywanie koterii różnych, dlatego on tyle tego materiału zebrał. Więc to jest jedna uwaga dla tych, którzy może myślą, no jak to jest, że ludzie tego nie widzą. I jeszcze jedna rzecz. Ja miałem być prowincjałem, byłem w tej Ternie i w końcu nie zostałem, no bo ktoś inny został, mój kolega zresztą. I po latach dowiaduję się, że mnie wyautowało lobby homoseksualne. Oczywiście byłem zdumiony w ogóle tym, że ktoś mógł tak pomyśleć, że ja nie byłem częścią lobby homoseksualnego. Więc to tłumaczy trochę, że my w Polsce, i to trochę odpowiada nie wprost na pańskie pytanie, jak to jest z tym homofobicznym dyskursem osób homoseksualnych. Otóż to nie tylko zresztą Martel, jest taki włoski socjolog Marco Marzano, który napisał świetną książkę Casta dei Casti, gdzie podobny mechanizm opisuje. Kasta czystych. Gdzie właśnie cnotliwych, tak, że nadbudowa ideologiczna, że użyję tej terminologii marksistowskiej, jest taka, że homoseksualizm jest czymś złym, że homoseksualizm jest czymś grzesznym, a jednocześnie struktury kościelne, które no, dają pozycję wyjątkową mężczyznom nieżonatym, sprawia, że osoby o skłonnościach homoseksualnych czują się bezpieczne w tych strukturach. Tak. Ale ceną za bezpieczeństwo jest to, że one się nie przyznadzą do tego, że są homoseksualistami, często praktykującymi po prostu homoseksualizm. Tak, tak. No, to Bartel opisuje... No wręcz orgię. Domy schadzek, tak. Więc to... dla gejów męskich, które działały niemal wyłącznie na potrzeby Watykanu. Tak, tam on mówi o... A pisał to przed, nie wiem, czy pan pamięta, aferę w Kurii Generalnej Karmelitów Bosych. Nie, to natychmiast po... Znaczy, nie, to zanim się książka ukazała, wyszło coś... Znaczy, przerobiono Kurię Generalną w samym centrum Rzymu, na dom schadzek dla homoseksualistów. Z udziałem no, naprawdę marginesu społecznego, od generała przez prowincjałów, właściwie wszyscy. Tam po prostu był otwarty dom z dwoma wyjściami i zakonnicy stanowili tam mniejszość, tak się wyrażę. No, papież Franciszek wywalił generała, wywalił prowincjała, tam jakaś czystka była robiona, był komisariat, ale niedawno, dosłownie 2-3 tygodnie temu, przyjął delegację karmelitów bosych, wygłosił do nich przemówienie, w którym ani razu nie wspomniał, a temu zakonowi groziła likwidacja natychmiastowa. No bo to rzeczywiście tyle zabawy, co Rzymianie mieli po ujawnieniu tej afery z karmelitanami bosymi,
to już dawno Rzymianie nie mieli. No więc pytanie jest takie, czy my jesteśmy w przededniu tego typu rewelacji jak z karmelitanami? Bo przecież mówi się już o syndromie kardynała O'Briana bodajże, szkockiego, który tuż przed konklawę, które wybrało Franciszka, miał zakaz udziału w konklawę, dlatego że dwóch czy trzech księży, byłych seminarzystów i niektórzy byli księża, oskarżyli go o mobbing i o molestowanie seksualne. Nie przyjechał na konklawę, Więc jest to O'Brien. O'Brien. Tak. I potem był jeszcze podobny kazus w Wiedniu. W 1995 roku, kiedy kardynał Wiednia, następca Franza Koeniga, Hans Hermann Gröhr, wygłaszał takie właśnie homofobiczne komentarze przypominające naszego Jędraszewskiego. I jedna z ofiar, jak się okazało, jedna z 2,5 tysiąca ofiar Gröhra, nie wytrzymała po prostu, że i złożyła w tygodniku czy miesięczniku profil bardzo szczegółowe wyjaśnienia oskarżające Gröhra o napaści, o gwałty i to na pedofilskie, bo to było mniejsze seminarium. To byli właśnie od 12 do 15. No tak, ale pan właśnie zarzuca, że Jan Paweł II tam wziął go pod obronę. Nie pan jeden oczywiście, ale w pierwszej fazie rzeczywiście te oskarżenia wyglądały nie, ale potem niezwykle wyrafinowaną karę na Gröhra rzucił, to znaczy skazał go na dożywocie w klasztorze żeńskim. Koło Drezna, Więc niektórzy myśleli, że taka kara spotka też Juliusza Peca. Tak. W każdym razie ja chcę powiedzieć, że problem jest taki, i to może to zabrzmi trochę utopijnie, ale we wszystkich tych przypadkach, kiedy doszło do kompromitacji homofobów jako homoseksualistów czynnych, kluczową rolę odegrał nie Watykan, nie taki czy inny oburzony biskup czy papież, ale ofiary. Ofiary, które miały dość. Czy to byli nawet partnerzy seksualni danego homofoba. Więc ja myślę, że w polskich realiach, dopóki księża, ofiary, znające tego typu zachowania hierarchów nie zdobędą się nie na anonimowe donosy, tylko na świadectwo przed notariuszem, przed adwokatem i powiedzą, że ten i ten biskup zachowuje się tak i tak prywatnie, czy zachowywał, nie będzie przełomu, nie będzie rewolucji w polskim kościele. Ale sam pan był ofiarą księdza pedofila, a mimo to nie poszedł pan do notariusza, nie złożył. No i to wtedy było w latach 60., proszę pamiętać. I to było dwóch księży. Jeden w szkole podstawowej, drugi w szkole średniej. I to byli notoryczni pedofile. To była powszechnie znana sprawa. I nikt tego nie mówił. Ja sam próbowałem, jak wstępowałem do jezuitów, napomknąłem w rozmowie z jezuitą, który mnie przyjmował, że miałem takie doświadczenia, które doprowadziły do tego, że byłem daleko od kościoła, że straciłem w ogóle wiarę i tak dalej. Ten jezuita, który się okazał potem zresztą bardzo użytecznym informatorem SB, nie skomentował tego. Nic mi nie powiedział. Więc ja uznałem, że to nie jest istotne. Gdzieś to we mnie zapadło i dopiero Spotlight to na nowo ożywił. Więc są, myślę, dzisiaj jest inny klimat. Ja nie chcę powiedzieć, że tylko ofiary pedofilii czy molestowania seksualnego, tak zwane bezbronni dorośli, czyli seminarzyści, którzy doświadczyli takich awansów a la Pec w polskich seminariach, że tylko oni mogą zmienić polski kościół. Ale Pec, którego sprawa, jakby asystentem, współpracownikiem był arcybiskup Marek Jędraszewski. I bardzo bliskim przyjacielem. Więc tak to wygląda, proszę państwa, że nie da się zmienić tego kościoła. My możemy tutaj oczywiście godzinami jeszcze na ten temat rozmawiać. Nie możemy, nie, musimy zmierzać ku końcowi. Ale właśnie tak to jest. To ja jeszcze wracam do tej wizyty ad limina, bo jeszcze w Rzymie arcybiskup Gądecki
zrobił coś, czego ja osobiście nie pamiętam w praktyce innych, jakiegokolwiek innego biskupa z jakiegokolwiek innego kraju. Z otwartą krytyką się zwrócił do Watykanu. Powiedział, biskupi zwracali uwagę na dysproporcje między karami, które zostały nałożone na biskupa po wstępnym dochodzeniu i orzeczeniu trwałych kar wobec niego, a sytuacją pedofila, przestępcy, który po 5 latach wychodzi z więzienia, może zacząć swoje życie od nowa. W przypadku biskupa mamy do czynienia jakby ze śmiercią cywilną oskarżonego hierarchy, który nie jest pedofilem. On jest uszowany z urzędu, popada w infamię, zostaje unicestwiony przez media. Czyli biskup Czaja, który mówi, robimy wszystko, co jest możliwe i każemy nawet biskupów, a ksiądz Gądecki mówi następnego dnia, że to w ogóle nie przystoi, że jak w ogóle przychodzi wam do głowy, żeby karać biskupa? No? Tak, to była rozmowa z kardynałem Ule, zdaje się, Kanadyjczykiem, szefem kongregacji do spraw biskupów. I tenże Ule, zdaje się, jednak zdziwił się okropnie. I z tego zdziwienia jeszcze mogą być różne konsekwencje. W języku watykańskim to oznacza bardzo dużo. Pamiętam, może pan też pamięta, w 15 roku, jak był synod w Rzymie, Gądecki nadawał takie swoje blogi. I tam między innymi miał się wyrażać bardzo krytycznie na temat możliwości udzielania komunii parom, które zawarły powtórny związek małżeński. I pamiętam interwencję, wtedy jeszcze rzecznikiem papieża był jezuita Federico Lombardi, który zakazał Gądeckiemu blogowanie na ten temat. I ja myślę, bardzo że... Bardzo dziwne, bo Lombardi to postać to bardzo dwuznaczna. Ale tak? To było bardzo znamienne, że... Wtedy też przecież był szefem episkopatu. Taka dyscyplinarka spotkała go jak ministranta. Ja myślę, że tutaj też się należy spodziewać jakichś konsekwencji, bo to jest uderzenie w serce programu naprawczego Franciszka. Przecież właśnie demisjonowanie biskupów, którzy tuszują, karanie pedofili i tak dalej. No z tego to jest... flagowy program Franciszka. Jeżeli Gądecki tutaj pozwala sobie na takie komentarze, oczywiście inni biskupi już mówili, że nie należy tego się na tym koncentrować, bo przecież inne tematy były poruszane i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że to Gądeckiemu na sucho nie ujdzie, jak w ogóle episkopatowi różne rzeczy na sucho nie ujdą, ale młyny kościelne mielą wolno, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. A wie pan, że w Polsce kobiety mogą być wyświęcane na księży, na kapłanów? No, w kościele luterańskim. W kościele tak, ewangelicko-augsburskim. Do tego, by do tego doszło, potrzebna była większość 2/3, ta większość została łatwo osiągnięta, a już od 2008 roku Synodalna Komisja Teologiczna tegoż Kościoła stwierdziła, że nie istnieją żadne przeszkody natury teologicznej w wyświęcaniu kobiet. I wychodząc od tego stwierdzenia, to ja przechodzę do lektury, mojej lektury Gomory, z którego mnie się wydaje, z której to lektury mi się wydaje, że pan jakoś, czy poprzez krytykę, czy poprzez postulaty, widzi jedyną możliwą reformę polskiego kościoła katolickiego w upodobnieniu go niemal całkowitym do kościoła protestanckiego. Tak to rzucam. No to, to oczywiście znany zarzut, który pod moim adresem kierują tak zwane media prawicowe. Tak, ja jestem, bardzo przepraszam. Protestantyzuję Kościół katolicki. Moje pytanie jest, znaczy moja odpowiedź na ten komplement właściwie, bo ja nie uważam, że to jest zarzut, bo protestantyzm to był powrót do korzeni, do Ewangelii. I w świetle Ewangelii i w świetle pierwszych wieków nie ma żadnego dokumentu. Przede wszystkim Jezus nie ustanowił kapłaństwa, umówmy się.
Nie ma czegoś takiego. Tu jest Petrus. Jezus nie był, no to jest późna interpolacja, więc to możemy tutaj o krytyce tekstu, co to znaczy i kiedy to zostało ustanowione, że jest Piotr jest skałą i na tej skale. Znacznie bardziej wolę cytat z Rudolfa Bultmana, który mówił, że Pan Jezus głosił Królestwo Boże, a jego uczniowie stworzyli mu kościół, co niekoniecznie odpowiadało zamierzeniom Jezusa. Więc funkcja kapłańska, biskupia to jest rzecz późniejsza. O, tak, zdecydowanie. To jest rzecz wręcz, jeśli nie sprzeczna, to w każdym razie mająca luźny związek z nauką Jezusa. I poza tym w świetle Soboru Watykańskiego II kapłaństwo powszechne obejmuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Czyli jeżeli już wchodzimy na te głębokie wody teologiczne, no to kapłaństwo królewskie, to jest list do Hebrajczyków, obejmuje, że tak powiem, wszystkie, jest inkluzywne. I to zrozumiały kościoły protestanckie już dawno. Są biskupki, są kapłani, bo nie ma żadnych dogmatycznych, skrypturystycznych, jak to się mówi, czy biblijnych powodów, żeby blokować kapłaństwo kobiet. Nie ma. Wystarczy czytać listy świętego Pawła, z których wyłaniają się kobiety, które miały role decydujące, decyzyjne w Kościele. Wspomagały Pawła, który nie był kapłanem, przypomnijmy. Więc ta cała ideologia z tymi... Tak, posługiwały przeważnie kobiety. No, posługiwały... W osobnym pomieszczeniu. No, to jest kwestia interpretacji. Właśnie się okazuje, że teologia feministyczna, która jest jednym z najbardziej dynamicznych gałęzi w teologii, wydobywa rzeczy, które nam się nie śniły. To cała tradycyjna teologia jak efekt domina kładzie się, bo kobiety mają i miały i będą miały niezwykle istotną rolę w odnowie chrześcijaństwa. Takie jest moje zdanie, oparte również na tym, co ja obserwuję w Stanach Zjednoczonych, gdzie teolożki jak Elizabeth Johnson, zakonnica dodajmy, czy no Mary Daly, która poszła najdalej w odrzuceniu wręcz chrześcijaństwa. W każdym razie jest tam tygiel nowych idei, które był do tej pory szczelnie kontrolowany przez debatę w Polsce. Nic do nas nie doszło z tego, co się tam dzieje, ale powoli przenika. Na przykład jest takie bardzo fajne pismo jak Kontakt lewicowych katolików młodych działających wokół Klubu Inteligencji Katolickiej tutaj w Warszawie i oni są zachwyceni tymi nowymi ideami, propagują je na łamach swojego pisma i dlatego nie są popierani ani przez biskupów, ani przez ministra Glińskiego, który też się boi nowych idei jak diabeł święconej wody. Wszystkim moim gościom zadaję rytualne pytanie, co będzie z Polską w najbliższym czasie, ale panu profesorowi zadam pytanie, jak pan widzi najbliższą przyszłość Kościoła polskiego. Rozwinę to pytanie. Wielu niezbyt zapoznanymi z mechanizmami watykańskimi spodziewało się, że ta wizyta ad limina apostolorum skończy się dla polskiego episkopatu katastrofą, że będą seryjne dymisje albo wręcz zwolnienia, zawieszenia. Nic takiego nie nastąpiło. Innymi słowy, czy ta wizyta coś zmieni w polskim kościele? No i jak wygląda przyszłość polskiego kościoła w najbliższej przyszłości, w perspektywie kilkuletniej, powiedzmy? W najbliższej przyszłości myślę, że te tony ksenofobiczno, homofobiczno, no mowa nienawiści, krótko mówiąc, i to zblatowanie z polityką zostanie wyciszone. To na pewno te rozmowy z Franciszkiem i zwrócenie uwagi na to, że jesteśmy w innym punkcie cywilizacyjnym, to do biskupów dotarło. To jest tylko tyle, co ja widzę na dzisiaj. Z wypowiedzi i, no, ale to jest ucieczka do przodu. Ja myślę, że większość z tych dzisiejszych prominentów jest jednak w wieku przedemerytalnym.
Nie sądzę, że na widoku jest jakaś zmiana na lepsze, bo dotychczasowe zmiany wskazują raczej na klonowanie tego, co jest. Właśnie, w więc tutaj nie widzę żadnej. Wchodzą ludzie pełni zapału, tak. A wychodzą źli cynicy. No, tak. Źli ludzie. Źli ludzie, karierowicze. No to jest ten słynny hierarchikalizm, o którym się od kilku lat mówi, czyli takie właśnie wejście w drogi karier w kościele i to nie rokuje dobrze. Ja powołam się tutaj na Benedykta XVI, właściwie Ratzingera młodego, który był bardzo rewolucyjnym razem z Karlem Ranerem. Tak. I on prorokował, że przyszłość Kościoła będzie powrotem do katakumb, że to będą takie małe wspólnoty żyjące ewangelicznie. Nie wiem, jak to będzie w Polsce, ale na pewno skończy się to zblatowanie polityczne. To jak widać, i PiS traci na tym, znaczy, i Kościół straci. Ojciec Rydzyk samorzutnie, znaczy, się powie tak, no myliłem się, już nie chcę pieniędzy od rządu. Nie, moim zdaniem to, co Magda Środa w różnych publikacjach powtarza, że wyczerpał się potencjał religijny w tej tradycyjnej formie. To znaczy katolicyzm taki instytucjonalny, klerykalny, hierarchikalny, nie ma nic do zaproponowania i ta formuła się wyczerpała i powtórzymy dokładnie model irlandzki. Mówię o modelu irlandzkim, dlatego że Irlandia była dumna z tego, że jest katolicka. Gdy kardynał Sodano zaproponował ówczesnej prezydentce, jej następczyni, Mary McAllis. McAllis, tak. Tak, że żeby konkordat zawarła Irlandia, to jej odpowiedzią było oburzenie najpierw, bo to było w okresie największego nasilenia tych ujawnień, nadużyć pedofilskich, no i tych śmierci w domach Magdalenek i tak dalej. No największa zapaść, w jakiej był. Więc pani prezydent powiedziała, że Kościół irlandzki już wystarczająco zaszkodził naszemu społeczeństwu. Pozwólmy mu działać w nowej rzeczywistości. To premier Enda Kenny był w przemówieniach w parlamencie niezwykle drastyczny. No i przez jakiś czas zamknięta była ambasada Irlandii przy stolicy apostolskiej i kraju niezwykle katolickiego. I sądzę, że to, co dzisiaj mamy w Irlandii, to, że Sinéad O'Connor w swoich wspomnieniach tłumaczy ten swój dramatyczny gest podarcia fotografii Jana Pawła II w 1992 roku. Dzisiaj on jest odczytywany jako gest prorocki, jako gest, który miał zwrócić uwagę na tuszowanie pedofilii w jej kraju, co ona znała bardzo dobrze. Nikt wtedy, uznano ją za wariatkę. Dzisiaj inaczej na ten gest patrzymy. I sądzę, że nawet dzisiaj, jeżeli nam się wydaje to nieprawdopodobne, bo kwitnie Rydzyk, bo biskupi są, no, mają świetne samopoczucie, no, użyję drastycznego przykładu, ale w naszym pokoleniu to jest przykład bardzo wiele mówiący. Schyłkowy Gierek, schyłkowy Breżniew, przecież establishment polityczny i w Rosji wtedy, i w Polsce był bardzo z siebie zadowolony. Wszystko mieli, i media, i cała dyplomacja była przez nich opanowana, no oczywiście siłowe ministerstwa. Wydawało się, że są nie do ruszenia. Wystarczyło kilka miesięcy, to runęło jak domek z kart. Ja myślę, że Kościół polski jest trochę przed takim momentem absolutnej ruiny tego, co mamy dzisiaj. Być może na tych zgliszczach coś powstanie, tego nie wiem. Musi tak. Ale to jest przeddzień katastrofy. No to niezwykle oryginalne, proszę Państwa, zakończenie naszej rozmowy z punktu widzenia społeczeństwa, czy z punktu widzenia chrześcijaństwa reprezentowanego przez papieża Franciszka. Jest to zapewne scenariusz optymistyczny. Z punktu widzenia dzisiejszej hierarchii kościelnej w Polsce jest to scenariusz katastrofalny. Czas zweryfikuje te prognozy. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Panu profesorowi bardzo dziękuję za poświęcenie nam czasu i podzielenie się wiedzą
niezwykłą z nami. Dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki Allegro Manon Troppo. Do zobaczenia.